Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Dzisiaj recenzja gry bardzo głośnej i też rozchodzącej się jak ciepłe bułeczki z wynikiem ponad 10 milionów sprzedanych egzemplarzy w tylko 3 dni, czyli Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pytanie, czy ta gra jest rzeczywiście na tyle dobra, jak ją malują i czy naprawdę zasługuje na tak ochoczo sypane w serwisach internetowych same dziesiątki? Sprawdźmy! Na początek tradycyjnie sobie powiedzmy, o co tutaj w ogóle chodzi. Legend of Zelda Tears of the Kingdom to jest ponownie przygodowa gra akcji z elementami RPG, osadzona w takim ogromnym, otwartym świecie Hyrule. Seria ta liczy już sobie chyba kilkadziesiąt lat na rynku i niemal w każdej odsłonie tej serii najważniejszymi personami są oczywiście Zelda, czyli Królewska Księżniczka oraz Link, czyli jej wierny obrońca. Wbrew powszechnej opinii akurat niekoniecznie zawsze się to wiąże z romansem, nie zawsze ta Zelda z tym Linkiem ma jakiś romans i warto także zaznaczyć, że my w tej części wcielamy się w faceta, czyli w Linka, nie w Zeldę, jak się niektórym wydaje po nazwie. Tej akurat części w Królestwie Hyrule budzi się nowe zagrożenie i dochodzi do kolejnej katastrofy, której skutkiem jest powstanie takich ogromnych latających na niebie wysp, a zadaniem naszego bohatera jest oczywiście pokonać nowego antagonistę i uratować piękną Zeldę. Jako, że jest to gra z otwartym światem, a także z elementami RPG, to naszymi głównymi zadaniami będą tutaj eksploracja, walka oraz wykonywanie zadań i zacznijmy od tego pierwszego elementu. Już od poprzedniej Zeldy, czyli Breath of the Wild, seria stała się takim synonimem wysokiej jakości otwartego świata, gdzie eksploracja nie jest tylko środkiem do celu, a sprawia prawdziwą przyjemność. Jak jest w przypadku najnowszej części? Może Was troszkę zdziwię, ale jest w tym przypadku nierówno, w dużej mierze poprzez właśnie recykling. W grze mamy do dyspozycji tak naprawdę trzy takie gigantyczne wprost mapy. Jest to mapa lądowa, którą lekko zmieniono i skopiowano właśnie z poprzedniej części gry. Następnie jest to mapa niebios, którą przemierzamy latając sobie pomiędzy takimi unoszącymi się gdzieniegdzie w powietrzu wyspami, a także mapa podziemi, która jest też ogromna i jest wielkości całego Królestwa Hyrule. Jakość wykonania tych map jest naprawdę wysoka, te wszystkie trzy światy są znacząco odmienne i też one mają takie swoje biomy, które dodatkowo dodają im jeszcze różnorodności. Na przykład jak będziemy w tej właśnie mapie niebowej w chmurach, będziemy wykorzystywać właśnie takie specjalne machiny i latawce, żeby dotrzeć do kolejnej latającej wyspy, a z kolei jak będziemy pod ziemią, czyli w podziemiach, w niemal całkowitej ciemności, naszym głównym zmartwieniem będzie oświetlanie sobie drogi, co dodaje takiego genialnego, mrocznego klimatu. Oprócz różnych skarbów i sekretów, też skrzętnie na nich ukrytych, znajdziemy na nich także znane z poprzedniej części gry kapliczki, czyli tak zwane szrajny, w których przeniesiemy się na chwilę do innego świata w celu rozwiązania określonych zagadek i zdobycia specjalnych punktów, za które później ulepszamy naszą postać. Łamigłówki te są wprost szalenie pomysłowe i zaprojektowane w taki bardzo przystępny, acz też taki nietuzinkowy sposób. Pomimo, że tych kapliczek jest naprawdę bardzo dużo, to wciąż daje się odczuć, że praktycznie każda z nich oferuje coś nowego, oferuje takie inne, fajne wyzwanie i przy żadnej z tych kapliczek nie odniosłem jakiegoś takiego wrażenia déjà vu, że właśnie to już widziałem wcześniej, a takie wrażenie właśnie występowało w poprzedniej części gry. Przy okazji chciałbym też zwrócić szczególną uwagę na wprowadzony w Tears of the Kingdom system własnoręcznego budowania magii. Zrealizowano go w iście genialny i prosty sposób i ten sposób też pozwala na wprost ogromną swobodę w konstrukcji naszych wynalazków. Możemy zaprojektować na przykład pojazdy latające, do których przyczepimy sobie rakiety, które pozwolą nam błyskawicznie podlecieć do kolejnej ukrytej w chmurach wyspy, albo też stworzymy taki kołowy transporter opancerzony, naszpikujemy go na jakimiś śmiercionośnymi kolcami i wjedziemy po prostu we wrogów. Ten system działa świetnie i w internecie już jak grzyby po deszczu wyrastają pomysłowe konstrukcje graczy, co tylko pokazuje, jak dobrze zrealizowany jest to element gry. Zapewnia on tak dużo możliwości, że praktycznie jedynym naszym ograniczeniem będzie tutaj nasza wyobraźnia, co na pewno docenią najbardziej kreatywni gracze. Co ważne, te własnoręcznie budowane machiny przydają się praktycznie do wszystkiego i będziemy z nich korzystać naprawdę często, a ich wprowadzenie pozwoliło też dodać do gry całą masę takich ciekawych właśnie kapliczek, gdzie będziemy musieli zbudować konkretne machiny w celu rozwiązania danej łamigłówki. Sprawia to tak dużo frajdy i tak pasuje do tej gry, że szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie teraz powrotu do starszej Zeldy, która by tych elementów nie miała. I właśnie same zagadki i sekrety są wykonane tutaj na najwyższym światowym poziomie. To, z czym tutaj jest problem, to są nagrody za te zagadki. Niejednokrotnie mi się zdarzało, że naprawdę sporo się trudziłem, żeby dostać się do jakiejś trudno dostępnej skrzynki, a gdy ją otworzyłem, to okazało się, że zdobyłem 5 strzał albo jakieś ogniwo energetyczne, których już miałem w ekwipunku 15. Możecie oczywiście powiedzieć, że w grach z dużą mapą to jest typowy problem, a ja wtedy odpowiem, że w wielu grach tak, ale w Zeldzie Tears of the Kingdom uderza on niestety ze zdwojoną siłą. Jak możecie bowiem zauważyć, mapa w tej grze, a konkretnie to są trzy mapy, są po prostu ogromne.
Ogromne. Są one napakowane świetną, pomysłową zawartością, ale są przy tym po prostu zbyt duże. Nawet jakaś najlepiej zaprojektowana mapa i najlepiej zaprojektowane sekrety na nic się bowiem zdadzą, jeżeli ich będzie po prostu za wiele, szczególnie, że często nagrody za ich rozwiązanie są po prostu niezbyt interesujące. Na początku gry będziemy dosłownie badać każdy kawałek mapy, ale szybko zdamy sobie sprawę, że nie ma sensu wchodzić do każdej dziury, bo tych dziur jest też miliard. Pomimo, że często te dziury są unikalne i fajnie zaprojektowane, to też oferują często niestety marną nagrodę, która nijak nie przyda nam się nawet w połowie rozgrywki. Na dokładnie ten sam problem cierpią też wspomniane już kapliczki, które chociaż są wprost genialnie zaprojektowane i mają najwyższe jakości zagadki, to jest ich za dużo, bo ponad 150. Widać wyraźnie, że twórcy tutaj nie chcieli jakoś wybierać pomiędzy jakością i ilością i z wielkim kunsztem udało im się zachować najwyższą jakość przy obu tych elementach, właśnie ilość też jest bardzo duża, ale niestety udało im się też przy okazji przedobrzeć. Nie da się bowiem przykuć po prostu uwagi gracza przez cały ten czas, gdy oferujemy tak wielki świat, bo rutyna po prostu gdzieś musi się wkraść. I tu dochodzimy też do kolejnej sprawy, czyli wspomnianego już recyklingu. Jak już wcześniej wspomniałem, deweloperzy zdecydowali się w dużej mierze skorzystać z mapy poprzedniczki, czyli praktycznie skopiować ten właśnie drugi lądowy świat Zelda Breath of the Wild i z małymi zmianami umieścić go tutaj. Moim zdaniem to był właśnie duży błąd, bo przez ten krok powiększono i tak już dużą mapę, a jej nadmierne rozciągnięcie tej grze po prostu szkodzi. Ta gra prezentowałaby się znacznie lepiej, gdyby na przykład zaoferowano jedynie 1/3 tej lądowej mapy, a zamiast tego dodano więcej latających wysp i zmniejszono też podziemia. Drodzy deweloperzy, żeby świat produkcji trzymał w napięciu i był interesujący przez cały okres rozgrywki, to musi być też odpowiedniej wielkości, a najnowsza Zelda to jest znakomity przykład tego, że więcej elementów nie zawsze znaczy lepiej. Odkrywanie tego świata to przyjemność przez jego wysoką jakość, ale przez jego przesadzoną wielkość jest to też przyjemność jedynie do czasu. Przejdźmy teraz do samej walki, która to była piętą Achillesową poprzedniej części serii. Na szczęście tym razem deweloperom udało się wyeliminować większość jej bolączek, chociaż nie wszystkie. Przede wszystkim broń dystansowa oferuje teraz znacznie więcej możliwości, a to za sprawą wprowadzenia systemu dodatków do broni. Na czym to polega? To jest bardzo proste. Gdy znajdziemy jakiś ognisty owoc czy tam jakąś wybuchową roślinę, możemy ją po prostu przyczepić do strzały i puścić w naszego oponenta. Istnieje nawet możliwość zamiany strzały w jakiś naprowadzany pocisk, który to też idealnie nadaje się do zestrzeliwania latających stworów. Ponadto przeciwnicy są teraz dużo bardziej różnorodni i też są podatni na wiele różnych efektów, jak na przykład oślepienie czy szał, a niektórych z nich pokonamy jedynie przy użyciu danego efektu, dzięki czemu walka dystansowa nabiera też dodatkowej głębi. Poprawek doczekała się również sama walka wręcz. Od teraz oprócz wspomnianych już możliwości dołączania dodatków do broni, możemy też miksować dwie bronie ze sobą, a możliwości tego miksowania są naprawdę szerokie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu połączyć dwie włócznie ze sobą, tworząc taką bardzo długą broń, zdolną pokonywać przeciwników z dużej odległości, czy też przymocować jakiś wielki kamień do miecza i używać go jako młota do kruszenia skał. To wszystko jest pomysłowe, to działa fajnie i na pewno jest to nowość, która była po prostu w tej grze potrzebna. Niestety jeden element w tej grze wciąż jest bardzo irytujący, a jest to system zużycia broni, który już w poprzedniej części był szeroko krytykowany. Pamiętacie konieczność naprawiania broni co jakiś czas w grach RPG? No to w Zeldzie ten system też był, tylko że ta broń potrafiła się psuć już po 10-15 uderzeniach, co było po prostu głupie. Twórcy w ten sposób zapewne chcieli jakoś zachęcić gracza do żonglerki broniami i takiej ciągłej wymiany, ale po prostu przegili z niską wytrzymałością tych broni i cały ten system bardziej irytował niż zmuszał do myślenia. W tej odsłonie twórcy starali się wprowadzić jakieś poprawki bez wywracania tego całego elementu do góry nogami. Niektóre bronie mają teraz takie specjalne oznaczenie jako bardziej wytrzymałe i to oczywiście pomaga, ale i tak większość z nich niestety wciąż zdaje się łamać po kilkunastu czy tam nawet kilku uderzeniach byle jakiego przeciwnika. Dobrze chociaż, że dzięki wprowadzonym tym dodatkom do broni dystansowej można z nich korzystać częściej i w ten sposób właśnie oszczędzać bronie wręcz, których skandalicznie niska wytrzymałość ponownie po prostu irytuje. Pomimo, że do pełni szczęścia w tej walce brakuje jednak jakiegoś systemu skilli, a psucie broni wciąż irytuje, to dzięki wprowadzonym dodatkom system walki stoi już na pewno na wyższym poziomie niż we wspomnianej już poprzedniczce i można go określić jako całkiem niezły. Zajmiemy się teraz samą fabułą. Gry z tej serii jakoś nigdy nie miały skomplikowanych konstrukcji fabularnych. Z grubsza chodziło o to, żeby po prostu uratować księżniczkę, uratować królestwo, no i takie tam. Dokładnie tak samo jest w Zeldzie Tears of the Kingdom, gdzie zgodnie z przewidywaniami ponownie fabuła jest po prostu trywialna. Jednak warto pamiętać, że nawet trywialna fabuła może być interesująca i trzymać w napięciu, a w tym względzie jest akurat mocno przeciętna.
Zacznijmy od tego, że tej fabuły w tej grze jest niestety bardzo mało i pojawia się ona z grubsza gdzieś tam jedynie na początku i na końcu gry. Jest to trochę niewykorzystany potencjał. Jak ta fabuła już się pojawia, to niestety jest też często niedorzecznie dziurawa, no bo na samym początku gry na przykład dowiadujemy się, że do zbadania nowego groźnego zjawiska z braku żołnierzy wysłano księżniczkę i jej obrońcę, no to po prostu ręce opadają. Takich sytuacji jest niestety więcej, ale na szczęście do tych dziur fabuły idzie się jakoś przyzwyczaić, bo tej fabuły jest po prostu mało. Sytuacje ratują choć połowicznie naprawdę pomysłowe walki z bossami oraz całkiem ciekawe i fajne wykonane cutscenki, które wprowadzają do gry taki odpowiedni klimat i pozwalają choć przez chwilę cieszyć się jakąś historią, no i w ogóle dubbingiem. Bo tak, drodzy widzowie, niestety dubbing w tej grze jest szczątkowy i głosy postaci będziemy mieli szansę usłyszeć wyjątkowo rzadko. W pełni rozumiem pogląd, że na przykład nie trzeba dubbingować każdego dialogu i sam też jestem zdania, że na przykład zadania poboczne takiego dubbingu nie wymagają, bo i tak mnóstwo ludzi te dialogi w pobocznych zadaniach po prostu przewija, no ale w najnowszej Zeldzie nawet niestety zadania główne tego dubbingu często nie mają. Tego po prostu nie potrafię zrozumieć i nie ogarniam, o co tutaj chodzi. Budżetu raczej twórcom nie zabrakło, no to nie wiem czego, chęci? No nie wiem, ale w następnej części naprawdę chociaż zadania główne powinny mieć dubbing. Na szczęście progres względem poprzedniej części możemy obserwować w questach pobocznych. W Breath of the Wild było ono niestety żenująco słabe, większość z nich polegała po prostu na przeniesieniu tam 10 truskawek czy tam ziemniaków. Tutaj widać, że twórcy bardziej się do tych questów pobocznych przyłożyli i są one teraz znacznie bardziej różnorodne i ciekawe niż w poprzedniczce. Zdarzają się takie, które zachęcą nas do konstrukcji jakichś tam wymyślnych machin, a zdarzają się także takie, które dadzą nam jakieś szczątkowe podpowiedzi, jak je wykonać. Kiedy nam się to już uda, to po prostu odczuwamy sporą satysfakcję. Są one całkiem różnorodne, całkiem pomysłowe i jest na pewno lepiej niż było. Questy w poprzedniej Zeldzie cierpiały jeszcze jednak na drugi problem, czyli żenująco słabe nagrody i niestety tego elementu twórcy nie poprawili. Pomimo, że te questy są znacznie ciekawsze i są też znacznie bardziej różnorodne niż poprzednio, to jednak nierzadko w nagrodę za wykonanie jakiegoś tam wcale nie tak znowu trywialnego zadania otrzymywałem 5 sztuk jakiegoś tam owocu, którego i tak już miałem po dziurki w nosie w ekwipunku, a to po prostu wprowadza frustrację i do tych questów po jakimś czasie zniechęca. Niemniej, pomimo tej wady, lepsza ich jakość i tak pozwala nam na jakąś odskocznię od samej eksploracji, której to w poprzednicy mocno brakowało i choć nie jest idealnie, to na pewno jest lepiej niż było. Generalnie byłoby w tym aspekcie po prostu ok, gdyby nie jedna duża wada, którą na pewno dostrzeżecie sami, a są to ekstremalnie irytujące i przegadane dialogi. NPC-towie w tej grze dosłownie mówią nam o wszystkim i w 90% przypadków wiemy, co mają zamiar powiedzieć, zanim jeszcze otworzą gębę. Kilka razy zdarzyło mi się, że jak po prostu chciałem zabrać konia ze stajni, to stajennemu, nie wiem, włączył się jakiś tryb gadania i musiałem przeklikać się chyba przez 10 dialogów opowiadających o latających wyspach spadających nam na łeb, a na tej wyspie po prostu przed chwilą byłem, więc ja to już wszystko wiedziałem. Takie sytuacje w grze niestety powtarzają się nagminnie i czasem po prostu zrezygnowałem z rozmowy z jakimś NPC-tem w mieście bez znaczka questowego, bo obawiałem się jego przydługiego pierdolenia. Zacytuję tu więc klasyka, który pasuje do naprawdę wielu dialogów w tej grze. Bardzo panu dziękuję za tą garść bezcennej informacji, ale mam to w dupie. Parę słów należy wspomnieć również o samej grafice. Tak jak już pewnie zauważyliście, stoi na naprawdę wysokim poziomie. Wprowadzone lokacje są odpowiednio szczegółowe, mają odpowiedni klimat i mają też poprawione względem poprzedniej części gry kolory, dzięki czemu produkcja wydaje się znacznie żywsza. Na szczególne uznanie zasługują też chmury i efekty ognia, które to prezentują się wprost genialnie. Ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, jak trudno było uzyskać tak wysoką jakość na tak przestarzałym urządzeniu, jakim jest po prostu Switch. O dziwo, w kwestii wydajności jest całkiem nieźle. Jedyne odczuwalne spadki, jakie są widoczne, to jest podczas korzystania z nowych mocy czy też budowie nowych machin, a także w niektórych miastach. Przez znakomitą większość czasu gry wydajność jest więc całkiem dobra, a to wynik, biorąc pod uwagę wysoką jakość grafiki, co najmniej zadowalający. Całkiem niezła wydajność wynika też z optymalizacji silnika, ale przede wszystkim z agresywnego systemu dynamicznej rozdzielczości, który na bieżąco stara się obniżyć w sytuacji, gdy wykryje, że konsola ma po prostu problemy z utrzymaniem odpowiedniej płynności. Jest to widoczne gołym okiem, jak ten system działa i po prostu ta rozdzielczość nam się tam gdzieś w tle zmienia, ale można się do tego całkiem szybko przyzwyczaić i nawet na 32-calowym monitorze 4K, na którym ja prowadziłem większość rozgrywki, rozdzielczość przez większość czasu była co najmniej akceptowalna. Z grafiką jest jednak pewien problem i to nie jest problem z samą jakością tej grafiki czy też samą wydajnością, a jest to problem z recyklingiem. Gdy przemierzamy nowe podziemia czy latające wyspy, to aż się chce w tą grę grać, bo jest po prostu dużo nowości,
ale niestety, gdy już zejdziemy na ląd, to szybko można odczuć, że gramy nie w nową, tworzoną kilka lat produkcję, tylko jakieś w duże DLC po prostu do poprzedniej części gry. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że przez ilość elementów z poprzedniczki, jaką wykorzystali twórcy, jest po prostu bardzo podobnie. Jest tego wprost mnóstwo, są podobne dźwięki, są podobne animacje, są podobne tekstury. Mnóstwo tych rzeczy jest po prostu żywcem wyjęta z Breath of the Wild i ten recykling niestety w tej grze boli, a uczucie DLC uderza w nas ze zdwojoną siłą właśnie na tej niepotrzebnie dodanej w całości starej przekopiowanej mapie. Ze sterowaniem gry Nintendo miały już wcześniej parę problemów i w tym przypadku nie jest inaczej. Pomimo, że zaproponowany przez dewelopera układ jest całkiem responsywny, on działa w sumie całkiem ok, to na pewno nie jest to układ intuicyjny. Wielokrotnie nawet w późniejszych etapach gry mi się zdarzało, że chcąc wystrzelić po prostu z łuku, wyciągałem na przykład tarczę, a obracanie obiektów podczas używania mocy budowania nastręcza po prostu sporych trudności. Mnóstwo z tych problemów występowało już w poprzedniej części gry i trudno mi zrozumieć, dlaczego deweloperzy nie zdecydowali się na jakieś poprawki, bo mieli na te poprawki naprawdę mnóstwo czasu i finalnie wielu graczy z tym sterowaniem będzie się musiało zapoznawać przez naprawdę długie godziny. Tragedii może nie ma, ale na pewno nie jest to system dobry i powinien zostać po prostu poprawiony. Zajmijmy się teraz poziomem trudności i tutaj Was pewnie zaskoczę, bo jest on nawet całkiem wysoki, a stawiane przed nami wyzwania często wymuszają korzystanie z pomysłowych rozwiązań zapewnionych przez twórców, jak na przykład wspomniane już strzały z bombami czy też machiny wojenne. Jeżeli z tego nie skorzystamy, to pokonanie niektórych przeciwników będzie naprawdę trudne, a czasem nawet niemożliwe. Moim zdaniem podniesienie tego poziomu trudności to jest w tym przypadku krok w dobrą stronę, bo Breath of the Wild często był dla mnie po prostu za łatwy, ale deweloperzy powinni też przy tym zapewnić jakiś tryb łatwy, bo jednak ta Zelda to jest gra praktycznie dla mas. Pomimo, że mi osobiście się w to gra lepiej, to zdaję sobie sprawę, że niedzielni gracze mogą teraz mieć z tą grą problem i tak zwany tryb łatwy powinien w tej grze pojawić się od samego początku, teraz go nie ma i liczę na to, że pojawi się jak najszybciej w jakiejś aktualizacji, bo jest on po prostu potrzebny. Drodzy widzowie, najnowsza Zelda to gra naprawdę dobra, w której wielu z Was będzie bawiło się naprawdę świetnie, ale nie jest to mesjasz, za którego uważają większość recenzentów w internecie. Tytuł pomimo genialnych nowości w postaci właśnie budowy machin i świetnie zrealizowanej eksploracji cierpi niestety na zbyt duży recykling i znacznie przesadzoną wielkość mapy, co z kolei rzutuje też na nieciekawe skarby i słabą nagrodę za questy. Tytuł ten ciężko jest tak naprawdę ocenić, bo zawiera sporo takich świetnych elementów, ale z drugiej strony w wielu aspektach zdarzają się też spore babole, dlatego przy jego ocenie zdecydowałem się na 8 na 10, co oznacza grę bardzo dobrą, której jednak do 10 wciąż sporo brakuje. Grę zakupicie za około 270 zł i tradycyjnie dla gier Nintendo nie uświadczycie w nim języka polskiego. Jako że gry tego wydawcy mają dość taką unikatową politykę cenową, która też utrzymuje się całymi latami, o czym mówiliśmy sobie w filmie o eShopie, tym razem nie będę oceniał adekwatności ceny tej gry, bo większość z Was pewnie i tak sprzedają po przejściu za dokładnie tyle samo co kupiła. W najnowszej Zeldzie Tears of the Kingdom finalnie bawiłem się dobrze, choć szczerze mówiąc oczekiwałem od deweloperów trochę więcej nowej treści i trochę mniej recyklingu. I pomimo, że ta gra ma kilka wad, to jednak moim zdaniem jest to przygoda jak najbardziej udana. A Wy drodzy widzowie dajcie znać, czy macie zamiar kupić najnowszą Zeldę, a może już to zrobiliście, w takim wypadku po prostu dajcie znać jak Wy ją oceniacie i czy Wasza ocena jest zgodna z moją. Zapraszam Was serdecznie również na nowy profil Lupy Godajka na Facebooku, gdzie oprócz samych filmów będę też organizował konkursy, rozdawał gry i z Wami oczywiście dyskutował. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Pozdrawiam i trzymajcie się.